po takim emocjonalnym meczu trener będzie mógł zasnąć dzisiaj w nocy? Chyba nie, ale nie, spokojnie będę mógł zasnąć, dlatego że jestem dumny z dziewczyn, bo myślę, że każdy, który tutaj był i widział, my chcieliśmy grać w piłkę i graliśmy w piłkę, my stworzyliśmy sytuację, troszkę byliśmy nieskuteczni. Dwa stałe fragmenty zadecydowały o tak naprawdę o przegranym meczu, ale ja się cieszę, że na tyle zespołu z Ekstraligi, tylu dziewczyn, które grało, bo można tu wymieniać wiele, bo debiutowały też i te dziewczyny, to nie jest żaden zespół juniorski, ja się, takie afiszowanie, trochę słabo to wygląda. Nasz zespół był bardzo całkowicie juniorski i dlatego bardzo się cieszę, bo dziewczyny podjęły rękawice, graliśmy w piłkę, próbowaliśmy tworzyć sytuację, było tempo, nawet dziewczyny no, już ledwie oddychały rękawem, ale wcisnęliśmy tu pod koniec na 1-1 tą brameczkę, no i w drugiej połowie no, dogrywce zabrakło nam troszeczkę zimnej głowy, ale no, emocji sporo. Myślę, że ludzie, którzy przyszli na mecz, byli zadowoleni, no bo intensywność gry, mówię i jeszcze raz, jestem bardzo, bardzo, może chaotycznie mówię, bo są emocje, ale jestem bardzo zadowolony z zespołu, bo chciał grać w piłkę, grał w piłkę, tworzył sytuację, panował nad boiskiem, zabrakło skuteczności lub ostatniego podania tak naprawdę. No i dwa stałe fragmenty zależyły. Z perspektywy czasu może warto było wzmocnić tą drużynę jakimiś zawodniczkami, doświadczeniami seniorskimi, czy jednak jesteś tutaj cały czas do tej filozofii grania swoimi juniorkami? Ja nie chcę krzywdzić dziewczyn, one pracują na to, żeby grać, żeby właśnie uczestniczyć w takich meczach i zasługiwały na to i nie chciałbym, można by było, ale czy to jest jakiś sens? Nie, my jako Celiotka chcemy grać w rozgrywkach, gramy też i w futsalu, czasami nas jakaś trenerka wzmocni, wychowanka z Tomilu, ale to na tym to polega, że my wychowujemy dziewczyny, które gdzieś tam idą grać, bo dzisiaj też w zespole Stomilanek przecież grały nasze dziewczyny tutaj, więc chyba na tym to polega, żeby właśnie one się ogrywały, grały na takim poziomie, z takimi drużynami, żeby mogły po prostu później iść w świat i się nie bać takich meczy i grać w Ekstralidze, czy tam w innych rozgrywkach. Tak. Dlatego ja nie będę nic zmieniał i nie miałem zamiaru zmieniać i cieszę się jeszcze raz. I mówię jeszcze raz, ja jestem zadowolony z zespołu i z jej gry naszej, z tego podejścia, zaangażowania, ale to, że chcieliśmy grać, konstruować akcję, naprawdę tutaj czapki z głów dla dziewczyn i nic bym nie zmieniał, nie żałuję tego w ogóle. A gdy dochodzi do rywalizacji trenerów z młodszym bratem, te emocje są jeszcze większe? To różne zagrywki poza, bo to tak jak mówimy tutaj, Stomilanki 18, i inne rzeczy. Myślę, że chyba jesteśmy tak strasznie mocnym zespołem w Olsztynie i w naszym województwie, że na dzisiejszy mecz sześcią były spuszczone jeszcze dwie dziewczyny z pierwszego zespołu Ekstraligi. Na półfinale nie grały, a dzisiaj tu zagrały. Czyli to też świadczy o tym, że my mamy juniorki mocne i rządzimy na tym, czy w juniorkach, czy w szesnastkach, czy w trzynastkach. Rządzimy w naszym województwie, a szczególnie w Olsztynie. I będę cały czas chciał, żeby one grały w piłkę, uczyły się grać piłkę, żeby konstruować, grać piłkę. I taki tam postęp, zawsze postęp jakiś tam jest, trochę się tam podśmie i tak dalej, kto kogo pierwszy wyprowadzi. Ale nie, no ja robię swoje i z młodymi i wiadomo, że będzie rywalizacja, ale ja uważam, że jestem dumny, bo naprawdę przez te 15 lat, czy nawet więcej, to z Tomi panuje tak naprawdę i wychowuje fajnie dziewczyny i gramy w centralnych na każdym poziomie i myślę, że chyba nie musimy się wstydzić, bo też jeżeli są w ministerstwie, są tabele współzawodnictwa, jesteśmy zawsze gdzieś tam w czubie i to jest ważne, że no, coś tworzymy w tym Stomilu, tak, z dziewczynami. Gdy prosiłem o składy wcześniej przed meczem, no to trener Darek Maleszewski mówił, trzymajmy się procedur, skład godzinę przed, więc trzymając się procedur, graliście na potrzeby tej transmisji, którą przed ja nazywałem dziewczyny Stomilanki 2 Olsztyn, no bo nie możemy tu mówić o U19, skoro grały niektóre, no niektóre, ale starsze zawodnicze. Nie, no tu się chodzi nawet o to, czy grały starsze, tak, bo Patrycja w bramce, tak, że tak powiem, Karolina Taranowska na stoperze, półprawa, Olifia Korzec, czyli Frycia, tak, grała ta zawodniczka, która ściągnięta została z Gdańska, do tego Puchalska, ale też potem weszła Zagórska, która debiutowała, przyszła w Ekstralidze, do tego jest ściągnięta na prawej obronie, grała zawodniczka ściągnięta z Niemiec, Polka i tak dalej, można by było to wymieniać. No tak, to my gramy, cały czas mówię, będę grał juniorkami, tak jak jest i nie będę żadnych robił kombinacji i potrzeb. No może dlatego, że jesteśmy mocnym zespołem, taka była potrzeba, żeby nie zagrać swoją młodzieżą przeciwko nam i tutaj zdobyć za wszelką cenę puchar.
Ja jeszcze raz powtórzę, jestem dumny z naszych dziewczyn i to jest najważniejsze, że my chcemy grać, nie kombinujemy, tak jak już i do związku i wam przesłałem wcześniej protokół, nie ma tutaj nic do ukrycia, nie wiem, takie zagrywki, my się znamy, trenujemy na jednym boisku, w środy gramy gry wewnętrzne między sobą. Ja nie widziałem przed meczem i tak, kto będzie grał, więc tak naprawdę mnie to nie zaskoczyło, tylko czekałem, czy Darek odważy się zagrać system na system. Nie, zagrał jednak czwórką w obronie, czyli bał się nas trochę. My wyszliśmy na trójkę z tyłu, zagraliśmy 1-3-4-3, czyliśmy mocno. Momentami fajnie to się opłaciło. Ja się jestem zadowolony z dziewczyn, jeszcze raz powtórzę. Ale w tej braterskiej rywalizacji o żółte kartki, bo zacząłem transmisję i mówię, możemy się tylko zakładać z Kaliną w tej transmisji, który z was pierwszy otrzyma tą żółtą kartkę. No tak, ale powiem szczerze, że ostatnio na żółtą kartkę dostałem, no kurde, ojoj, chyba na futsalu dopiero. Tak mi się wydaje, nie, no na futsalu, więc dziś, no tak szczerze powiedziawszy, nawet nie wiem za co dostałem tą żółtą kartkę, więc no dziwne, no ale Darek też dostaje, tam kartki wiemy, że też ciułać, potrafi ciułać, więc też to był ten przykład, gdzie kiedy w ostatniej kolejce musiałem prowadzić zespół w Ekstralidze, ale no dostajemy, ale to nie jest tak chyba, to też jest gdzieś tam czasami, no trzeba mieć chłodną głowę, no, ale to czasami jednak jest to ciężko, ale mówię, dziś nie wiem za co naprawdę dostałem kartkę, bo nic takiego nie było w tym kontekście, ale no życie. Troszeczkę się zagotowałeś po stracie bramki. Tak, bo no jeszcze raz powtórzę, no jak to jest możliwe, że zawodniczka, która w pierwszej połowie powinna wylecieć już z boiska, dwie żółte i czerwona, gdzie nasze zawodniczki lądują w szpitalu, typowe przerwanie, kasacja, łamanie nóg, bym powiedział to wręcz, gra nie agresywnie, tylko gra bardzo chamsko i ona zostaje na boisku i strzela nam drugą bramkę. No sami możecie sobie wyobrazić, gdyby dostała tak jak powinno, bo wszyscy o tym tu mówią, drugą żółtą w pierwszej połowie, nawet już druga połowa się zaczęła, to 90% fauli były tylko i wyłącznie tej zawodniczki. Więc w tym wypadku, jeżeli ona by jej nie było na boisku, czy ona by wpadła bramka? No nie, chociaż to jest grybanie, ale no nie. I dlatego się zagotowałem, że sędzina po prostu podała im rękę i pozwoliła właśnie na grę bardzo nie fair i brutalną, nie agresywną, taką typowo w piłkę, tylko brutalną. I może nie wszystkie zawodniczki, tylko ta zawodniczka grała bardzo brutalnie. I to mogę powiedzieć wprost, no bo to nie jest przypadek, że dziewczyna jedna u mnie jest w szpitalu, a dwie kuleją i nie wiem, czy też z nimi za chwilkę nie pojadę, więc no jest nagranie, można sobie zobaczyć jej wejścia, że było wejście po wejściu, to no, tym bardziej, no nie? No i dlatego zagotowałem się, no bo mówię, nie powinno być jej na boisku w tym momencie, kiedy ona strzelała bramkę. Ale Dariusz Maleszyński też miał sporo pretensji do pracy arbitra. Wiesz co, no ciężko mi tam wejść Darka buty z tamtej strony, ja patrzyłem tylko ze swojej strony, bo tych pomyłek w jedną i w drugą stronę było sporo, ale niestety jak ktoś oglądał, to widział, że jednak niektóre pomyłki to takie były trochę no, przeciwko, może nie przeciwko, ale takie, które myliły się nie na naszą korzyść, a które były bardzo ważne, bo stałe, bo one z dominantki nie były w stanie z gry nam zagrozić, a tylko zagrażały nam po stałych fragmentach, więc dla nich rzut wolny, wiecie, no to już było zagrożenie, tak? Więc tutaj tym bardziej się denerwowałem, no nie, i się wkurzałem, no bo sędzia podawała, przed chwilą był faul na naszej puszcza, a za chwilę jakiś dziwny gwizd. Tak samo dogrywka, druga połowa, końcówka, chyba ostatnia minuta, nie, 3 minuty do końca. Zawodniczka zespołu przeciwnego ręką dotyka piłki przed polem karnym. Jest to rzut wolny, który też może coś im zaważyć, ale nie zaważa o bramce od razu. Może zaważyć, a nie wiadomo z czego, ona gwizdzi w drugą stronę za chwilkę. To, no nie wiem, no dlatego ta bramka, no trochę się zagotowałem, no bo mówię jeszcze raz, ta zawodniczka nie powinna dokończyć w ogóle tego meczu, no i tym bardziej jestem zagotowany, powinna dostać dwie żółte czerwone i było okej, okay, no dlatego my chcieliśmy grać w piłkę, ale no w piłkę nie dawało się, no bo no, było agresywne wejście, no można tu spokojnie wyciąć tyle fauli jej gdzieś w środku boiska, gdzie my mogliśmy to skontrować, przyjmowaliśmy piłkę i taktyczne faule na plecy, w nogi, no dlatego mówię, trochę się tutaj przy tej bramce zagotowałem, bo tej zawodniczki